365 dni zwiastun filmu Blanki Lipińskiej podzielił internautów. W sieci pojawiły się skrajne komentarze na temat filmu. Jedni nie kryją swojego zachwytu, inni twierdzą, że to romantyzacja gwałtu. Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu 365 dni. Produkcja od samego początku wzbudzała kontrowersje i nie inaczej jest po zapowiedzi. Blanka Lipińska nie ukrywała, że będzie to pierwszy polski erotyk, a nie kolejna komedia romantyczna. To opowieść o zwierzęcym pożądaniu i chęci posiadania. W komentarzach po publikacji zwiastuna 365 dni pojawiły się skrajne opinie na temat filmu. Część fanów jest zachwycona i nie może doczekać się premiery. Pokazali w tym zwiastunie więcej seksu niż Grey w całej swojej trylogii. Wow, uśmiechnięta buźka z sercami, już nie mogę się doczekać, uśmiechnięta buźka z sercami, miałam łzy w oczach ze szczęścia, uśmiechnięta buźka z oczami w kształcie serca. Łów, dobra, tatuaże może się nie zgadzają z opisem z książki, ale aktor idealny, tak sobie go wyobrażałam, nie można mieć wszystkiego, wyszczerzone zęby i roześmiane oczy. Jednak druga połowa komentarzy jest negatywna. Internauci piszą, że film będzie gniotem bez fabuły, a na dodatek pokazuje romantyzację gwałtu. Romantyzacja gwałtu, zapowiada się całkiem zabawny paździerz, łzy radości, przynajmniej zwiastun nie oszukuje nas względem fabuły, a raczej jej braku, XD. A jakie jest wasze zdanie na temat 365 dni Blanki Lipińskiej? 365 dni, o czym jest? Massimo Torricelli to młody, przystojny i niebezpieczny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnia próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo, najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na pokochanie go. 365 dni, zwiastun filmu Blanki Lipińskiej podzielił internautów.